Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Komisja Sprawiedliwości wznowiła pracę nad projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Zjednoczona Prawica zapewnia, że projekt prezydenta wymaga doprecyzowania i nie ma już mowy o sporze koalicjantów. Komisja Europejska informuje Polskę o konieczności spełnienia wszystkich wytycznych. Od początku kwietnia Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracuje nad dwoma projektami zmian w Sądzie Najwyższym. Na stole są propozycje prezydenta oraz Prawa i Sprawiedliwości, ale za wiodący uznano projekt Andrzeja Dudy. Prezydent chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej i powołania Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zamierza wprowadzić tak zwany test bezstronności i niezawisłości sędziego, co krytykuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W ubiegłą środę komisja odrzuciła poprawki Solidarnej Polski, w tym te o likwidacji testu. We wtorek doszło do porozumienia liderów Zjednoczonej Prawicy, wskazał szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Wygląda na to, że jesteśmy dogadani. O porozumieniu mówił wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski Michał Woś. W tej chwili rozmawiamy o tym, żeby ucywilizować tą ustawę, żeby ona nie wprowadziła gigantycznego chaosu. Pałac Prezydencki dopuszcza drobne zmiany w teście na niezawisłość sędziego. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przyznaje, że test wymaga doprecyzowania. Taki mechanizm mógłby być pretekstem w każdej sprawie sądowej do tego, żeby ją maksymalnie ze względu na ten zarzut opóźniać. Na ostatnim posiedzeniu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpatrzyła 20 z blisko 80 punktów projektu. Dzisiejsze posiedzenie komisji planowane na godzinę 13 przesunięto na godzinę 18. To dodatkowy czas na omówienie szczegółów, wskazywał Bartłomiej Wróblewski. I być może na dzisiejszej Komisji Sprawiedliwości ten projekt zostanie przyjęty. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek przekonywał, że obóz rządzący celowo spowalnia pracę. To wszystko świadczy o tym, że nie ma chęci, ażeby ten projekt przyjąć, a jak tego projektu nie przyjmiemy, to nie będziemy mieli środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak dodaje, projekt prezydenta nie wypełnia warunków Komisji Europejskiej, gdyż pozostawi przy orzekaniu obecnych sędziów Izby Dyscyplinarnej. Projektu w obecnym brzmieniu nie poprze Platforma Obywatelska, podkreśla lider partii Donald Tusk. Jak przekonuje, projekt prezydenta to tylko mały kroczek we właściwą stronę. Jesteśmy gotowi do takiej pracy, która by uczyniła ten projekt no przynajmniej znośnym. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że projekt prezydenta spełnia warunki Komisji Europejskiej i doprowadzi do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy. Wstrzymywania funduszu dla Polski chcą środowiska liberalno-lewicowe. W marcu europarlamentarzyści z ramienia socjalistów Zielonych i Lewicy zaapelowali do szefowej Komisji Europejskiej o strzeżenie praworządności. W listownej odpowiedzi Ursula von der Leyen zapewniła, że Polska będzie musiała spełnić wszystkie warunki. Zanim zostaną wykonane jakiekolwiek wypłaty z Funduszu Odbudowy, Polska musi dowieść, że wypełniła kamienie milowe. Szefowa Komisji Europejskiej miała na myśli likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformę systemu dyscyplinowania sędziów oraz przywrócenie do zawodu sędziów usuniętych przez Izbę Dyscyplinarną. Te warunki są już spełnione, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Jakiś tydzień temu zamknęliśmy praktycznie negocjacje dotyczące wszystkich, przepraszam za żargon unijny, kamieni milowych. Przyjęcie tej ustawy, o co apeluję do wszystkich sił politycznych, doprowadzi do tego, że szerokim strumieniem środki z Krajowego Programu Odbudowy popłyną na inwestycje. Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa wskazuje, że unijne państwa korzystają ze środków pomocowych dzięki zgodzie Polski na zaciągnięcie kredytów. My już płacimy raty za siebie, mimo iż tych pieniędzy nie otrzymaliśmy, i za inne państwa, które zaciągnęły zobowiązania i które już te środki wykorzystują. Jak wskazuje profesor Zdzisław Winnicki, szefowa Komisji Europejskiej nie zgodzi się na wypłatę środków pomocowych dla Polski, dopóki nie uzyska zgody unijnej lewicy. A sama pani von der Leyen jest pod ogromnym naciskiem lewicowej części Parlamentu Europejskiego. Obóz rządzący liczy, że prezydencki projekt zostanie przyjęty przez Sejm na najbliższym posiedzeniu Izby 25 maja. Państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu. Nowe regulacje obligują państwa członkowskie do zapełnienia magazynów gazu do określonego poziomu.
Nowe regulacje w sprawie magazynowania gazu to odpowiedź na agresję Rosji na Ukrainę. Energia, a gaz w szczególności, nie będzie wykorzystywana jako narzędzie szantażu ze strony Federacji Rosyjskiej. Mówił przewodniczący Komisji do Spraw Energii w Parlamencie Europejskim Christian Buschoy. Idziemy w kierunku dywersyfikacji i uniezależniania się od Rosji, przekonywała dziś unijna komisarz do spraw energii Kadri Simpson. Musimy być przygotowani na to, co stanie się zimą tego roku. Myślę, że to jest kluczowe, żebyśmy dysponowali silnym partnerstwem. Dlatego Komisja współpracuje z państwami członkowskimi. Chce zawierać porozumienia o solidarności, porozumienia dwustronne. Niestety w wielu przypadkach tej solidarności w sprawie wojny na Ukrainie w Unii Europejskiej brakuje. Niektórzy przywódcy państw europejskich zachowują się tak, jakby bardziej zależało im na wspieraniu Putina niż Ukrainy i wypełnianiu tych zobowiązań, które tutaj w Unii Europejskiej podejmujemy. Mówiła w trakcie debaty europoseł Prawa i Sprawiedliwości i była premier Beata Szydło. Porozumienie zakłada, że państwa Unii Europejskiej powinny przed listopadem zapełnić swoje magazyny gazu w 85%. Kolejnej zimy będzie to 90%. Wszystko po to, jak podkreślał szef grupy negocjatorów z ramienia Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, aby ochronić Europejczyków przed możliwymi wstrząsami podażowymi. Tymczasem zapełnienie polskich magazynów już dzisiaj sięga 90%. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani jako kraj do tego kryzysu związanego z agresją Rosji na Ukrainę. Jeśli chodzi o Europę, no to jest troszeczkę gorzej. Te magazyny dzisiaj są zapełnione mniej więcej w 40%. Mówił ekonomista Mariusz Kękuś. Program magazynowania gazu zakłada także mechanizm wspólnych zakupów błękitnego paliwa. Wspólne zakupy gazu przez kraje Unii Europejskiej to bardzo dobry pomysł. Ponieważ z jednej strony taka decyzja i takie działanie może obniżyć cenę zakupu gazu i to jest dobre dla tych, którzy korzystają z gazu jako źródła energii, a z drugiej strony te wspólne zakupy będą po prostu prowadziły do bezpiecznych sytuacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca. Bruksela nie rezygnuje także z transformacji energetycznej. Będziemy też wspierać transformację energetyczną i nasz Zielony Ład. W tej chwili trwają rozmowy klimatyczne na całym świecie i wszyscy skupimy się na tym, jak lepiej ten problem rozwiązać. My proponujemy zwiększyć udział źródeł energii odnawialnych w naszym miksie energetycznym do 45% do 2030 roku. Do głębszej diagnozy w tym kontekście wzywał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski. Powinniśmy sobie zadać pytanie, jak pakiet klimatyczny ze wszystkimi aktami prawnymi jest tak dobry dla Europy i tak buduje naszą przyszłość energetyczną, to dlaczego on nie buduje dzisiaj nam bezpieczeństwa energetycznego młodym i obecnym pokoleniom? Należy mocniej zdiagnozować i podjąć decyzję, aby to kraje mogły zaproponować, jaką mają potencjał i na czym budować w pierwsze bezpieczeństwo energetyczne, by dokonać w czasie bypassu, by osiągać nowe technologie i siły odnawialnej źródeł energii. Bez właściwej diagnozy i redefinicji polityki energetycznej kryzys energetyczny może się pogłębiać. W okolicach Nowogrodu odbywają się ćwiczenia Defender Europe. Współdziałanie wojsk z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji i Szwecji obserwował prezydent Andrzej Duda. Rosyjska agresja na Ukrainę mocno zachwiała bezpieczeństwem całej Europy, dlatego dziś ćwiczenia wojskowe Defender Europe mają szczególne znaczenie, mówi prezydent Andrzej Duda. Wszyscy widzimy sytuację, jaka jest na Ukrainie, wszyscy zdajemy sobie sprawę również z potencjalnego zagrożenia. To ćwiczenie, które zresztą jest ćwiczeniem dużo wcześniej zaplanowanym, ma pokazywać współdziałanie i sprawność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w kolektywnej obronie. Manewry na terenie Polski wykonuje ponad 3000 żołnierzy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Szwecji. Wyposażeni są w ponad 1300 jednostek sprzętu. Całość tego wielkiego manewru, jaki jest prowadzony w ramach ćwiczeń Defender Europe na terenie Polski, polega na przemieszczeniu się sił sojuszniczych od zachodniej granicy Polski poprzez nasz kraj ku Przesmykowi Suwalskiemu. Założenie bowiem jest takie, że to właśnie w tamtej części sojuszu, na Polskę i Litwę, nastąpiła tak wroga.
pododdziały pod Nowogrodem ćwiczyły dziś forsowanie rzeki Narew, a także m.in. desant ze śmigłowców. Mam nadzieję, że wszystkim moim rodakom pokazuje to, że rzeczywiście jest ta sojusznicza dbałość o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, wśród nich Polski. Ćwiczenia Defender Europe pokazują przede wszystkim jedno, że siły sojusznicze potrafią ze sobą współpracować, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Żołnierze Wojska Polskiego nieustannie podnoszą swoje umiejętności, w ten sposób wzmacniając bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i całej wschodniej flanki NATO. Główną siłę ćwiczeń stanowią żołnierze Stanów Zjednoczonych. W całej historii nie było tylu oddziałów amerykańskich w Polsce, co obecnie wskazał ambasador USA w Polsce Marek Brzeziński. Jesteśmy gotowi, to jest najważniejsze przesłanie płynące z tego właśnie ćwiczenia. Jesteśmy gotowi jako siły amerykańskie, jako siły europejskie. Wojska amerykańskie i europejskie stoją ramię w ramię z Polakami, dlatego właśnie, że polskie bezpieczeństwo jest dla nas święte. W ćwiczeniach Defender Europe łącznie bierze udział 20 tysięcy żołnierzy z 8 krajów sojuszu NATO i Szwecji, która ubiega się o członkostwo w sojuszu. Nadal nie jest znany los obrońców Mariupola, którzy 2 dni temu zostali wywiezieni z Azowstalu. Pojawiają się doniesienia, że znajdują się oni w kolonii karnej. Tymczasem z Parlamentu Europejskiego płynie apel o ukaranie rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Skala zbrodni, jakich Rosjanie dokonali na ukraińskiej ludności, nadal nie jest znana. Masowe groby odkryto w Buczy, Borodziance i w Mariupolu. Okrutnych zbrodni na pewno jest więcej. Rosjanie próbują zacierać ślady i wywożą ciała ukraińskich cywilów z ruin teatru dramatycznego w Mariupolu. Nasze źródła powiadomiły, że ciała zamordowanych kilkakrotnie wywożono w kierunku Starego Krymu. Rosjanie ochraniają teren i nie dopuszczają tam lokalnych mieszkańców. Strona ukraińska do tej pory zidentyfikowała 10 000 cywilnych ofiar brutalnej agresji Rosji. Sprawiedliwość musi dosięgnąć wszystkich zbrodniarzy wojennych. Takie słowa wybrzmiewały dziś w Parlamencie Europejskim, gdzie odbyła się debata poświęcona walce z bezkarnością osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. Wszyscy jesteśmy świadkami tych okrucieństw, mówiła europoseł PiS Anna Fotyga. Rosja musi w tej wojnie ponieść klęskę i na pewno nie może być żadnej bezkarności dla sprawców zbrodni wojennych i dla decydentów politycznych. Europosłowie mówili także o potrzebie stworzenia nowego organu, który obok Międzynarodowego Trybunału Karnego będzie ścigał rosyjskich zbrodniarzy. To jednak wymaga skoordynowanych działań wszystkich państw członkowskich, zaznaczał unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Techniczne możliwości Eurojustu nie są jednak przygotowane na przechowywanie tak ogromnej ilości dowodów. Musimy więc poprawić możliwości techniczne tej agencji, by mogła ona wspierać państwa członkowskie, władze ukraińskie i Międzynarodowy Trybunał Karny w prowadzonych śledztwach. Pierwsi rosyjscy zbrodniarze wojenni stanęli przed sądem. Dziś odbył się proces 21-letniego żołnierza, który z zimną krwią zamordował nieuzbrojonego ukraińskiego cywila. Prokuratura żąda dla niego dożywocia. Przyznaję się do winy. Rozumiem, że nie będziesz w stanie mi wybaczyć. Przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Tymczasem w Mariupolu cały czas trwa akcja ewakuacyjna. Los wielu wywiezionych obrońców Azowstalu nie jest znany. BBC podało, że część z nich trafiła do kolonii karnej, czemu zaprzecza Kreml. Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało nagranie wideo, w którym pokazuje, że żołnierze pułku Azow żyją w dogodnych warunkach. Pomoc została udzielona moim kolegom oficerom. Zapewniono mnie, że wszystko jest w porządku. Ciężko rannych zabrano, przynajmniej na pierwszym etapie, w którym byłem. Ukraina liczy na procedurę wymiany jeńców wojennych, na co nie chce zgodzić się Rosja. Nie wiadomo, czy obrońcy Azowstalu będą traktowani jako jeńcy wojenni czy przestępcy. Zwycięstwo Ukrainy uzależnione jest od dostaw broni. Zachód cały czas wspiera Ukrainę militarnie. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, choć sam opóźniał dostawy broni, dziś mówi o potrzebie wsparcia Ukrainy.
Już teraz jest jasne, że odbudowa zniszczonej infrastruktury, ożywienie ukraińskiej gospodarki, to wszystko będzie kosztować miliardy. Dlatego my jako Unia Europejska musimy teraz zacząć pracować nad przygotowaniem Funduszu Solidarności, który będzie zasilany ze składek Unii Europejskiej i naszych międzynarodowych partnerów. 28 kwietnia Bundestag podjął decyzję o dostarczeniu na Ukrainę broni ciężkiej. Do tej pory żadna broń do Kijowa nie dotarła. Niemiecki rząd oskarżany jest na arenie międzynarodowej o opieszałość w działaniach. Cieniem na naszych zachodnich sąsiadach kładzie się także działalność byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Parlament Europejski chce nałożenia na niego sankcji za działalność na rzecz Rosji. Schröder to nie tylko przyjaciel Władimira Putina, ale też pracownik rosyjskich spółek energetycznych. Na jego konto z Moskwy płyną setki tysięcy euro. Na Ukrainie przebywa specjalny wysłannik Ojca Świętego Franciszka, ksiądz arcybiskup Paul Gallagher. Jego wizyta jest potwierdzeniem bliskości papieża z narodem ukraińskim. Watykan jest też gotowy pełnić rolę mediatora pomiędzy Kijowem a Moskwą. Na Ukrainę udała się też delegacja polskich księży biskupów na czele z przewodniczącym Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Ksiądz arcybiskup Paul Gallagher jest trzecim papieskim wysłannikiem, który odwiedza Ukrainę od wybuchu wojny. Sekretarz do spraw relacji z państwami, który pełni funkcję ministra spraw zagranicznych Watykanu, na początku odwiedził Lwów, gdzie spotkał się z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przybyłeś tutaj, aby być z nami, aby dotknąć tej umęczonej ziemi, ziemi, która bardzo cierpi podczas tej wojny. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi, który przysłał cię tutaj jako swojego delegata i prosimy o modlitwę i błogosławieństwo. Papieski wysłannik spotkał się również z uchodźcami oraz przedstawicielami kościoła grecko-katolickiego i lokalnymi władzami. Następnie udał się do Kijowa. W piątek będzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Watykan cały czas jest gotowy pełnić rolę mediatora między Kijowem a Moskwą. Ksiądz arcybiskup Gallagher odwiedził też zniszczone przez Rosjan miejscowości, w których dokonano zbrodni wojennych. Z misją solidarnościową na Ukrainę udali się również polscy księża biskupi. Zdecydowałem się w tym czasie wojny przyjechać przede wszystkim, żeby okazać solidarność z wami, żeby pokazać, że to doświadczenie trudne jest możliwe do niesienia, kiedy jesteśmy razem. Zapewniał we Lwowie prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Polska stała się bezpiecznym miejscem dla uchodźców z Ukrainy, podkreślał przewodniczący konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Gdy rozmawiałem z Ojcem Świętym, on był bardzo uradowany tym, że Polska wzniosła się na ten poziom chrześcijański i że mogła być użyteczna dla samych Ukraińców. Na Ukrainę udał się też ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Wizyta przedstawicieli polskiego kościoła katolickiego ma ułatwić organizowanie pomocy dla Ukraińców. Jest pokazanie, jesteśmy z wami, bo wiemy, że walczycie w naszej sprawie. W Kijowie polscy księża biskupi spotkali się z przedstawicielami kościoła grecko-katolickiego oraz prawosławnego. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.